10 najpotężniejszych polskich rodów. Poniatowscy, herbu Ciołek. Korzenie rodu poniatowskich nie są do końca znane. Według oficjalnej genealogii wywodzić się on miał ze włoskiej rodziny Torellich. Uważa się jednak również, że poniatowscy w rzeczywistości należeli w XVII wieku do średniozamożnej szlachty małopolskiej, a ich nazwisko wywiedzione zostało od miejscowości Poniatowa, gdzie mieli swój zamek. Awans społeczny rodzina zawdzięcza w dużej mierze błyskotliwej karierze na początku XVIII wieku Stanisława Poniatowskiego. Podczas wojny północnej był on na służbie Karola XII. Jako oficer wojsk szwedzkich i dyplomata dosłużył się stopnia generała. Po klęsce Szwecji w wojnie z Rosją przeszedł na stronę Augusta II Mocnego, wykorzystując swoje zdolności polityczne, dorobił się znacznego majątku, a później wrzenił się we wpływową rodzinę Czartoryskich i stał się jednym z filarów stronnictwa familii. Obecnie żyjący książęta z rodu Poniatowskich są potomkami podskarbiego wielkiego litewskiego Stanisława Poniatowskiego i mieszczki rzymskiej Kasadry Luci. Lubomirscy herbu Szreniawa bez krzyża. Istnieją dwie niepotwierdzone teorie dotyczące pochodzenia rodziny. Pierwsza z nich, autorstwa Adama Bonieckiego, polskiego herlatyka, zakłada, że funkcjonowały dwie gałęzie rodu. Jedna osiedliła się nad rzeką Szreniawą w powiecie proszowickim, druga w Szczyżyckim. Data podziału rodziny nie jest znana, ale rzekomo miało to nastąpić przed przejęciem chrześcijaństwa przez Polskę. Szreniawitów łączył wspólny herb, co miało oznaczać, że mieli również tych samych przodków. Druga teoria zakłada, że po prostu pochodzili ze Szczyżyc. Za protoplastę rodziny Lubomirskich uważany jest Piotr, dziedzic Lubomierza, miejscowości, od której przyjął nazwisko. Podstawy ekonomiczne rodziny były budowane na eksploracji żub solnych w województwie krakowskim. Szyby były dzierżawione od władców Polski. Lubomirscy zakładali też prywatne kopalnie w województwie małopolskim. Twórcą potęgi ekonomicznej był Sebastian, który w 1581 roku został župnikiem krakowskim. Było to pierwsze stołeczne stanowisko pełnione przez przedstawiciela rodu. Sebastian przy jego objęciu korzystał z poparcia króla Stefana Batorego. Branicy herbu Gryf. Rodzina Branickich, gałąź możną władczego rodu Gryfitów Świebodziców. Wywodzi się z Branic, dawnej miejscowości pod Krakowem, obecnie w jego granicach. Przez kilka stuleci Branicy piastowali wysokie urzędowe stanowiska. Najbardziej znanym członkiem rodziny był hetman wielki koronny Jan Klemens Branicki, jeden z najbardziej wpływowych ludzi w XVIII-wiecznej Polsce. Zachowały się cztery pałace tej rodziny: dwór w Branicach, pałac w Chroszczy, pałac w Białymstoku i pałac w Warszawie przy ulicy Miodowej. Przy okazji serdecznie Was zapraszam do gry w M-Rush. Jest to gra MMO, darmowa, dostępna w internecie dla wszystkich osób zainteresowanych swego rodzaju rodami czy historiami średniowiecznymi. Jest to idealna propozycja. Sapiechowie herbu Lis, jeden z najpotężniejszych rodów magnackich Wielkiego Księstwa Litewskiego, wywodzący się z ziem dzisiejszej Białorusi i Rosji. Pierwsze wzmianki o protoplaście rodu, Semenie Sopirze, pochodzą z lat 40. XV wieku. Mimo wielokrotnych prób dziejopisów nie udało się udowodnić pochodzenia rodu od Sanigajły, który przystąpił podczas Unii Chrodelskiej ze strony litewskiej do herbu Lis. Jednym z najważniejszych twórców potęgi rodu w XVI wieku poza założycielami linii był kanclerz wielki litewski Lew Sapieha. Poprzez doskonałe gospodarowanie odziedziczonymi dobrami, świeżymi nadaniami królewskimi i odpowiednimi mariażami z rodzinami innymi szlacheckimi, ród Sapiechów pod rządami Lwa doszedł do pierwszego szeregu rodów Rzeczypospolitej. Rok 1939 był końcem rodu Sapiechów na terenie Polski. Ostatnim wybitnym członkiem rodu, przebywającym na stałe w Polsce, przeciwstawiającym się dwóm największym reżimom XX wieku, był kardynał Adam Stefan Sapiecha, zmarły w roku 1951. Pozostała część rodu była zmuszona w trakcie działań wojennych do opuszczenia kraju. Wielu Sapiechów poległo, a do najciekawszych postaci polskiego ruchu oporu należał m.in. delegat AK na Węgrzech Andrzej Józef Sapiecha. Obecnie żyjący członkowie rodu przebywają przeważnie na stałe poza granicami kraju. Z obu linii żyje około 25 osób.
potocce herbu Pilawa. Rodzina Potockich wywodzi się z Potoka koło Jędrzejowa. Pierwsza wzmianka Potockich bez podania herbu pochodzi z 1236 roku. Pierwszym mitycznym Potockim był Żyrosław z Potoka. Według legendy dzieci jego syna Aleksandra były protoplastami nowych rodów takich jak Moskorzewiccy, Stanisławscy, Twarowscy, Browscy i Stasłowscy. Potoccy używali herbu Pilawa w sposób udokumentowany dopiero od Jakuba Podkomorzego Halickiego, a więc od roku 1535. To właśnie z tego rodu pochodził hetman Józef Potocki. Przedstawiciele rodu zaznaczyli się mocno w wielkim dziele odrodzenia narodu w dobie stanisławowskiej organizacji oświaty w Księstwie Warszawskim i Królestwie Kongresowym. Członkowie jego zajmowali wybitne stanowiska w życiu politycznym, będąc pod zaworem austriackim. Dokładna genealogia rodu Potockich w Złotej Księdze Szlachty Polskiej Żychlińskiego. Leszczyńscy herbu Wieniawa. Polski ród magnacki wywodzący się z południowej Wielkopolski. Nazwisko rodziny pochodzi od osady Leszczno. Na przełomie XVI-XVII wieku należeli do najznaczniejszych zwolenników reformacji w koronie, potem jednak wrócili do katolicyzmu. Najbardziej znanym przedstawicielem rodu był król polski, wielki książę litewski, książę Lotaryngii i baru Stanisław Leszczyński. Mieli oni wiele posiadłości, głównie w Wielkopolsce, ale również w Małopolsce, na Mazowszu, na Rusi i na Litwie, m.in. Leszno, Gołuchów, Gołuchowo, Radzyna, Zębców, Wieniawa, Baranowo, Baranów Sandomierski, Milanów, Leszno, Radzymin, Korzec, Włodawa i wiele innych. O dziejach rodziny Leszczyńskich opowiada powieść Hanny Malewskiej, Panowie Leszczyńscy. Radziwiłłowie herbu Trąby. Nazwisko Radziwiłłów występuje pierwszy raz w dokumencie Unii Polsko-Litewskiej w 1401 roku. W XVI wieku ród podzielił się na kilka linii, z których dwie przyjęły kalwinizm, z czego jedna tylko przez dwa pokolenia i pod koniec XVI wieku przeszła na katolicyzm, a druga pozostała mu wierna aż do wygaśnięcia pod koniec XVII wieku. Potęga rodu została zbudowana w XVI wieku przez braci stryjecznych Mikołaja Radziwiłła Czarnego, założyciela linii na Ołce i Nieświeżu, oraz Mikołaja Radziwiłła Rudego, założyciela linii na Birżach i Dubinkach. Zdobyli oni stanowisko dominujące w stosunku do innych magnatów i szlachty. Stali się najzaciętszymi obrońcami odrębności Wielkiego Księstwa, a zarazem protektorami równowierstwa na Litwie. Po ich śmierci członkowie rodu Radziwiłłów utrzymywali dawną potęgę oraz przeszli na katolicyzm. Ród wydał szereg jednostek o niezwykłej religijności, dobroczynności oraz zastępów wybitnych wodzów. Radziwiłłowie walczyli o hegemonię na Litwie z Zapiechami oraz przez krótki czas, w drugiej połowie XVII wieku, z Pacami. Z powodu swojej potęgi Radziwiłłowie mogli sobie pozwolić na prowadzenie polityki sprzecznej z wolą władców Rzeczypospolitej. Na przykład w 1655 roku pochodzący z kalwińskiej linii rodu próbowali zerwać Unię Litwy z koroną i uznali protektorat Szwecji nad Litwą. Radziwiłłowie sprawowali najważniejsze urzędy wielu województwach. Główne miasta radziwiłłowskich lutyfandiów to Birże, Kleck, Kiedany, Nieświe, Szydłowiec, Ołka. Inne posiadłości to na przykład Mir Radziwiłłów, Biała Podlaska, Nieborów, Szpachów, Antonin, czy choćby Pałac Radziwiłłów w Warszawie. Ossolińscy herbu Topór. W historycznych źródłach Ossolińscy pojawili się w XIV wieku. Ossolińscy wywodzą się z możnego średniowiecznego rodu Toporczyków z Morawicy koło Krakowa. W wieku XIV jedna z gałęzi Toporczyków osiadła w Ossolinie koło Sandomierza. Protoplastą rodu był Jan z Ossolina, syn wielkiego marszałka koronnego i kasztelana krakowskiego Nawoja Stęczyna. Potomkowie Jana pisali się z Ossolina i dali oni początek rodzinie Ossolińskich. Od pierwszej połowy wieku XVI liczni potomkowie Jana z Ossolina zaczęli używać nazwiska Ossoliński, co było zgodne z ówczesną tradycją w Rzeczypospolitej. Kiedy zaczęto odstępować od używania przydomków np. z Ossolina, z Ciechanowa czy z Balic, na rzecz bardziej nowoczesnego nazwiska obranego od nazwy miejsca, skąd pochodził ród. Linia rodu z Ossolina wygasła po mieczu na początku XX wieku. Do dziś żyją potomkowie rozgałęzionych w XVII i XVIII wieku linii szlacheckich w Polsce i na świecie.
Rodzina Ossolińskich używała średniowiecznego herbu rodziny Topórczyków, Topór. Zamki i pałace Ossolińskich były cenione w XVII wieku jako jedne z najwspanialszych Rzeczypospolitej. Do największych z nich należał Krzyż Topór. Wspomnieć należy jeszcze pałacu kanclerza Jerzego Ossolińskiego w Warszawie i jego zamku w Ossolinie. Zamojscy herbu Jelita. Ród Zamoyskich wywodzi swoje początki od Floriana, szarego, legendarnego uczestnika bitwy pod Płowicami w 1331 roku. Rycerz ten, ranny trzema włóczniami podczas walki, miał być zauważony przez króla Władysława Łokietka, oglądającego po bojowisko. Król miał zapytać rycerza, czy bardzo bolą go rany, powodujące, iż ranny podtrzymywał wypływające jelita. Bohaterski rycerz odpowiedział, iż mniej one bolą niż zły sąsiad, na co król obdarował go nadaniem ziemskim i herbem jelita z zawołaniem rodowym „to mniej boli”. W rzeczywistości herb ten pojawił się faktycznie w drugiej ćwierci XIV wieku, natomiast zawołanie rodowe zostało dodane znacznie później. Przydomek rodowy Sarusz pochodzi najprawdopodobniej od wsi Szaryn i dotyczy szerszej gałęzi rodów szlacheckich pieczętujących się herbem jelita. Czartoryscy herbu Pogoń Litewska. Magnacki ród książęcy herbu Pogoń Litewska wywodzący się od Konstantego księcia Czartorysku. Czartoryscy aktywnie działali na scenie politycznej. Po śmierci Augusta II Mocnego familia powiedziała się za ex-królem Stanisławem Leszczyńskim. Jego przeciwnicy obrali drugiego króla Augusta III Sasa. Nastała wojna domowa, w którą włączyła się Rosja, stając po stronie Sasa. Czartoryscy oraz Rosja przygotowali zamach stanu przyspieszony śmiercią Augusta III w 1763 roku. Jako kandydata do korony desygnowano syna Augusta Czartoryskiego, Adama Kazimierza. Jednak cesarzowa Katarzyna II umieściła na tronie Stanisława Augusta Poniatowskiego, który przez swą matkę był blisko spokrewniony z rodem. Część reform postulowanych przez familię uchwalił Sejm w 1764 roku. Współcześnie jedynymi potomkami księcia Adama Jerzego są Adam Karol Czartoryski i jego córka, którzy żyją w Wielkiej Brytanii. Z kolei potomkowie księcia Konstantego Adama żyją do dnia dzisiejszego w Polsce i mają swoich przedstawicieli w Związku Szlachty Polskiej. Dzięki za obejrzenie do końca, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcecie kolejną dyszkę. Powiedzcie, jaki ród polski według Was był najpotężniejszy i zapraszam Was na moje dwa pozostałe kanały, A to Ciekawe oraz Światowa Historia. Trzymajcie się, cześć!